Cześć kochani klubowicze, koło mnie dwie najgorętsze dziewczyny tego plebiscytu, Klaudia i Kamila. Kamilo, powiedzmy sobie szczerze, twoja wideoprezentacja nie wyszła najlepiej. Jak się czujesz z dość negatywnymi komentarzami na swój temat? Zawsze znajdą się pozytywne i negatywne komentarze, ale uważam, że znam swoją wartość i tym się kieruję przede wszystkim. Klaudia, twoja wideoprezentacja wyszła perfekcyjnie, ale znalazły się dość negatywne komentarze na twój temat, sugerujące, że jesteś zarozumiała i dość pewna siebie. Uważam, że osoby, które w ten sposób mnie skomentowały, źle mnie odebrały. Nie jestem osobą zarozumiałą i myślę po prostu, że te osoby... Może tak zrozumiałe, ale jest zupełnie inaczej. Co do pewności siebie, myślę, że to jest raczej zaleta, aniżeli wada. I tak, jestem osobą pewną siebie, bo gdybym nie była, to nie stałabym tu i teraz. Dziewczyny, jak myślicie, macie szansę w tym plebiscycie? Uważam, że każda dziewczyna ma szansę, ponieważ każda dziewczyna jest piękna na swój sposób. Najpiękniejsze jest wnętrze przede wszystkim człowieka. I każda dziewczyna ma na pewno jakąś iskierkę nadziei i życzę każdej to z całego serca, żeby każda miała tą nadzieję. A twoim zdaniem? Rywalizacja była dosyć wyrównana, także myślę, że każdy ma spore szanse, aby wygrać. Jednak gdzieś w głębi jest taka iskierka nadziei, gdzie myślę, a może uda mi się wygrać, zostanę ambasadorką. A panowie, kto waszym zdaniem powinien zostać ambasadorem klubu Magnes? Według mnie Filip z numerem 11, ponieważ jest atrakcyjnym chłopakiem i myślę, że jest rozrywkowy, także jest odpowiedni na to stanowisko. A twoim zdaniem? Moim zdaniem Filip też. Popieram Klaudię z numerem 11. Fajny ma styl, w porządku chłopak. Ich pewnie lubi się tak dobrze bawić jak my, prawda? Dziękuję wam bardzo dziewczyny za wywiad. Liczę, że zrobicie dzisiaj rozjazd.